Siemaneczko, witam na moim kanale, jestem Bartul, 51 odcinek przed nami z Red Dead Redemption 2. Ludziska, będziemy kontynuować w tym odcinku dalej misje, które się pojawiły. Udamy się tutaj na północ, zobaczymy, tu jest jakaś nieznajoma, tak? Myślę, że można tam się udać. Zaczynamy stąd, bo może po drodze się coś wydarzy, więc nie będę jakiegoś cięcia robił. Gra jest po prostu fenomenalna, jestem naprawdę zachwycony gierą. Wiecie co, jest noc, ewentualnie można jeszcze uderzyć do doktorka. Tutaj, jak już jedziemy w tą stronę. Tam musimy wejść do tej wieży, do tego budynku. Czekajcie, to tędy mam iść, tak? No dobra. Dwie, trzy minuty drogi przed nami. Aha, osiągnęliśmy maksymalny poziom honoru. Maksymalny poziom dobrego honoru. Taki był mój cel. Więc teraz de facto możemy troszeczkę tam złych rzeczy porobić, w cudzysłowie, że tak powiem. Aczkolwiek raczej starał, będę się tego, ten wskaźnik trzymać na wyższym poziomie. Zrobimy sobie oczywiście jakieś te pomniejsze zadania, które się pojawiły. Co ciekawe, nawet nie wiedziałem, że będziemy kontynuować wątek, ale tutaj mamy zadanko Mądrość Starszyzny. Wróć do Butcher Creek i porozmawiaj z Obdiach. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, jeśli nie, to przepraszam. Tutaj chyba byłem w tym budynku. Tak, to tam nie będziemy wchodzić. Zdaje się, że tam chyba była mapa. No nieważne. Oh, shit. Wiecie co? Ja może... Szlak, nie będę jeszcze zabijał. Holender, koń mi uciekł. No tak to właśnie jest, jak się... Trochę mi życie spadło. Pasek wytrzymałości, pasek tego skupienia mamy rozwinięty maksymalnie, pasek zdrowia jeszcze nie. Mamy tam bodajże... Wiecie co, wyczaiłem coś takiego, że jak tutaj mamy drzewko ze zdrowiem, to miałem tutaj takie toniki, które zwiększają nam jakby poziom doświadczenia związanego właśnie z poziomem życia. Dzięki temu chyba w poprzednim odcinku z 7 na 8 poziom sobie wbiłem. Tam coś było, o proszę. Tutaj też na tym obszarze znajdziemy właśnie na teren legendarnej zwierzyny. Także tymi legendarnymi zwierzakami zajmiemy się. Co tu się stało? Better not have a problem with his friend. Look at this. Hey, get yourself out of there. Oh, don't mind me. You goddamn. Czekajcie, patrzcie, kto za nami idzie. To jakaś banda? You don't want to see what happens if you don't leave. I ain't here to cause trouble. What a joke. Dobra, podjedźmy sobie tutaj szybciutko do tego budynku. Tylko obawiam się, że ja będę musiał tutaj chyba zaczekać na noc. No zobaczymy, czy w ogóle tam będę mógł wejść. Chodzi o zdobycie osiągnięcia i skończenia tego wątka. Wątku. Oh shit. Oh shit. Ja cię pierdzielę, wiecie co? Mogłem zginąć i straciłbym, kurczę, 10% gotówki. Ja cię pierdzielę. Czeka ta broń jest? Koń jeszcze uciekł. Fantastycznie. Szkoda, że nie możemy przewijać tych... Skóra pomysły stan.
Czekajcie, gdzie ten koń jest? Nie możesz zabrać wszystkich części tego zwierzęcia, ponieważ nie masz na nie miejsca. Otwórz torbę i zrób w niej miejsce. Okej. Okay. No zobaczymy, czy ja będę mógł tutaj w ogóle wejść. O cholera. Nie żyje. Gostek. O shit, ale achievementu nie zdobyłem. Dobre papierosy, tutaj nic nie możemy zrobić. Kurde. Może się spóźniłem. Jakie jaja. Kurczę, no nie zakończymy. Tego wątku. Szkoda, kurczę, myślałem, że. To znaczy, może on miał zginąć. Natomiast. Nie zdobyłem osiągnięcia, wiecie. Srebrny zegarek kieszonkowy. Nie możesz nieść więcej takich przymiotów. No właśnie. No dobra, nic tu chyba po nas. Nie wiem, czy ten robot uciekł, czy coś się stało. Niestety nie możemy tutaj nic zrobić. Szkoda. Dobra, ludziska, nie przedłużam, wracamy do tematu naszego zadania. Może za późno tutaj przyszedłem. Być może należało to tutaj dotrzeć wcześniej. Dobrze, mam save'y, wiecie. To sobie ewentualnie wczytam. I dokończymy tutaj ten wątek Dragowicza, on się nazywał. Czy jakoś tak. Bo generalnie rozpoczęliśmy 6 rozdział. A tutaj zadania dla Dragowicza robiliśmy w rozdziale chyba 4. Wiecie co, nie będę się tutaj pchał w jakieś te... Skupmy się tutaj na zadaniu. O, proszę, mamy tutaj coś do roboty. A tu jest ta babeczka. Wdowa, przywitaj się. Well, it makes no difference now. If an outlaw or a wild animal doesn't get me starvation, well... We came out here from the city in search of a different life. Something true, something real. All this... squandering and indulgence, we wanted to strip it away, to find something authentic. What a pair of fools. Is there a train station or a town I can take you to? No, I can't give up now. He wouldn't want that. I can't have it. I'm gonna do this for you, Cal. Well, I'll leave you to it. Is there anything left for you to eat? Nothing. No, we didn't know the first thing about hunting. We couldn't even catch a darn mouse. If you need any poisonous berries, though, I'm a natural at finding those. Well, Sumia, you ain't gonna last much longer out here if you don't know how to hunt.
Come on. I'll show you. Ej, co to kurczę za zadanie mamy? Będziemy ją uczyć polować? But you better not try any funny business. You know, I may be weak, but I still know how to stand up for myself. Oh, I don't doubt it. Come on. No co to kurczę zadanie? Zaprowadź wdowę na miejsce polowania. Wiecie co, bo tutaj mamy jakieś budynki, to jeszcze będę musiał tutaj wrócić zaraz. You ever skin an animal before? No, but then again I haven't caught much of anything either. Well, you'll need to know how to do both if you're gonna survive out here. I am all too aware. So where should we head for? Let's try in the trees down there, near the river. What happened to your husband, if you don't mind me asking? A bear got him. It was horrifying. He survived, but only for a couple of days. I buried him a week ago. I'm sorry. This was really his dream more than mine. I'd have hopped the next train back to Chicago if he'd said the word. But now, I don't know, it's hard to explain. I have to do this. I czekacie, bo to jest chyba legendarne zwierzę. Ej, czemu ten pistolet jest taki słaby? I understand. Yes. This is a good spot. What are we looking for? Well, I think we should start with something small, don't you? I kill it, you skin it. Sound fair? Skin it? But I don't even have a knife with me. Don't worry, you won't need one. No. Nie wiem czasem, czy to nie jest legendarne zwierzę, wiecie? Czekajcie, bo to jest chyba kurde jakiś... Co to za bydle, kurde. Samiec łosia. Ale zły stan. Dobra, sprzedamy to. Seen enough blood for one day. Do you mind if we head back now? Sure, I'll walk you back. You did good. That should keep you fed for a few days. Oh yes, at least. Thank you so much. I mean, it really ain't such a bad spot. You got a good water source. It's remote, but you can survive here all right. I have no doubt that one can survive here. Whether Charlotte Balfour can is a different matter entirely. You've probably lived your whole life in the outdoors. Oh, a lot of it, that's for sure. I barely left the city before coming here. Cal spent his summers growing up at his grandparents' lodge in Maine, but I get the impression they did more punting than hunting. Right. Zaraz tutaj, zobaczymy te budynki, bo zdaje się, że tutaj w tym budynku, jednym przy drugim... O cholera. O cholera. No, we're done for now. Wolves, stay. Just to smell the dead rabbit. Oh, thank God. Shit. See, if you hadn't been here, I'd be dead now. You got a rifle? Yes. Well, my husband's. I suggest you learn how to use it. Now, come on, let's get you home. Since we got here, it feels like every step forward has come with 100 steps back. People always talk about the simplicity of country life, but there's nothing simple about any of this. Nie miałem łuku przy sobie, zresztą łuk to wiecie. Załaduj. A ten zły stan skóry.
I don't have the energy to go that fast. I suppose I'll just have to wait for you here then. To powiem wam, że za grosze sprzedamy. Ale dobra. Lepszy ryc niż nic. Słyszę, skóra drugiego jest wilka. Ona nas prawdopodobnie wpuści teraz do tego budynku. Gdybyśmy tutaj wcześniej przyszli, przed rozpoczęciem szóstego rozdziału, to to nie byłoby takiej możliwości tutaj. A tu widzę, mamy... Nie śpieszy mi się, poczekamy. Zdaje się, że tu mamy skrytkę. I guess we only know what we know. Oh, please. I'm sure it wouldn't take you too long to adjust to a life of privilege and indolence in the big city. I don't know about that. It sounds awful. Oh, it is. A truly empty and boring existence. But an undeniably easy one. Widzicie? Teraz nas wpuści tutaj do środka. Thank you. That was the first time anyone's done anything nice for us. For me, since we got here. Nature provides, but she sure don't always make it easy. That she doesn't. I'd invite you in, but I'm dead on my feet, if you'll forgive the pun. Please do call again sometime, though. A good rest, and hopefully I'll be a new woman. Ooh. You take care, man. Czyli nas nie wpuści teraz. Okej, okay, masz nieotwarte listy lub paczki, możesz je odebrać na poczcie. Okej, wiecie co, ja się prześpię i spróbujemy tam wejść. Mam nadzieję, że to zadziała. Mam nadzieję, że nie będę musiał tutaj wracać drugi raz. A jak nawet gdyby, no to tu wrócimy. Zdaje się, że w budynku są rzeczy, które możemy zebrać. Takie dosyć wartościowe, nie wiem. Zdaje się, że jest skrytka z gotówką, chociaż nie bardzo chcę... O, jakie glitche się pojawiły. Nie bardzo chcę tutaj kobietę okradać. Wytwórz, upiecz. Zobaczymy, czy tutaj mogę sobie coś upiec lepszego, ale niestety nie mam ziół i przypraw, więc zwykłą wieprzowinę sobie usmażymy na ogniu. Ja może sobie coś zjem. Bo na pewno jestem głodny. Ale kurczę, to nawet nie było traktowane jako zadanie. Także troszkę dziwna sprawa. Szkoda, bo to nawet, widzicie, robiliśmy tutaj jakąś aktywność, a... Poranek, page down. No zobaczymy, czy to zadziała, czy ona mnie wpuści, czy musi minąć większy... więcej czasu. O, nowy wpis w dzienniku. Nie możesz ważyć mniej? Jak ważyć mniej? Co się stało? Gracz. Artur. Niedowaga. Ja cię pierdziu, przecież cały czas coś jem, no bez przesady. Ile mam żreć? Czekajcie, to doma, zjedzmy tutaj coś. Opadać o chorobę w tym stanie, możesz spożywać ograniczoną ilość jedzenia i napojów. O, shit. Dobra, zobaczmy tutaj. Gdzie mnie to przyniosło? Ej, wróć! O kurde, wróć, to mi kuczyk gra gdzieś przyniosła drugi koniec mapy. Szlak by to trafił. Dobra, wróćmy się do tej kobiety. Nie wiem, czy ona mnie tam wpuści, jeśli nie, no to trudno. Wrócimy się i... Jeszcze łowcy mnie ścigają, cholera. Widzicie, patrzcie, tutaj gdybym jeszcze kilka dni zaczekał, to te zwłoki zaczęłyby się rozkładać i pojawiłyby się kości. Nie wiem, czy ona mnie wpuści, wiecie.
Zobaczymy. A mogę tu wejść? Kurde. Ej, to fantastycznie. Wiecie co, boję się, że tutaj zaraz będą mnie ścigać łowcy głów. Więc wszystkich pozabijam na szczęście. Najwyżej. Nie ma tej kobiety, nie wiem czy ona zginęła, czy co się stało. Pusto wszędzie. Znaczy każdą szufladę muszę oddzielnie, swoje otwierać pojedynczo. Garderoba. Pusto, kurde, pusto, głównie pusto, nic nie ma. Jaki shit. Tutaj może w tych szufladach coś znajdziemy. Nie do wiary. Odłóżmy to. Udziska. Skorzystałem z poradnika. Okazało się, że tą kobietę tutaj spotkamy jeszcze dwa razy. Także ten wątek tutaj jeszcze jest otwarty. Także wiecie co? Aha, bo mnie ścigają. Już nie ścigają mnie. Można by było skorzystać z szybkiej podróży. Wrócimy sobie, zrobimy może tutaj to zadanie. Czekajcie, bo to jest ten list. Wrócimy się do obozu. Tylko wiecie co, ja najlepiej bym sobie rozbił obóz, tylko że zdaje się, że chyba nie mogę tutaj rozbijać obozu. A mogę. To bym się szybko przeniósł do naszego obozu. Szybka podróż, tylko wiecie co, nie wiem jak się to nazywa, ta miejscowość. Albo weźmy do Butcher Creek się przenieśmy, to tak jest zaraz obok naszej kryjówki, a poza tym mamy tam zadanie, to byśmy sobie to zrobili. Bo kurczę, czas ucieka, 23 minuty minęło już. Trzeba coś zrobić. Także będą jeszcze dwa spotkania z tą kobietą. Nie pamiętam jak ona się nazywała, bo nie zwróciłem uwagi na to. Także dopiero w późniejszym etapie... O kurde, patrzcie co się stało. Otrzymamy pieniądze. Ej, kurde, zadanie nam znikło, cholera. No nie wierzę. Kurde, pieczone. Ja cię pierdzielę, no. Hey, y'all. Stupid man. Morning. Morning, friend. Ja cię pierdzielę, no. Zadanie znikło. Szlak. Szlak, szlak, szlak. Mamy w ogóle do otwarcia tutaj kolejną paczkę na poczcie, ale to przy okazji. No kurde, nie zrobimy tego zadania, które chciałem. W ogóle to wszystko poznikało w tym momencie.
Nie mamy kolejnego zadania od tego gubernatora. Ale kicha. Dobra, idziemy tutaj zrobić to od Strausa to zadanie w takim razie. Jaka kicha, no. I tu wszystko mamy ten odblokowane. Gdzie mój koń jest, cholera? Ja cię pierdzielę. A psa mam? Zrobionego? Mam. No to trochę kicha, kurczę, no. Chciałem sobie to zadanko zrobić. Byłem ciekawy tego wątka. Mam nadzieję, że to się jeszcze pojawi później. Bo część zadań jest blokowana po pewnej godzinie. Więc... No. To bardzo nie mam czasu, kurczę, na te aktywności. Nie ten guzik, nacisnę to trzeba. Teraz jak mamy już ten maksymalny poziom honoru, to powiem wam, że możemy sobie to darować. Ale taką aktywność już miałem chyba z raz albo dwa razy z takim gościem, który właśnie potrzebował pomocy i lekarstwa. I chyba właśnie mówił o tym, że coś zjadł i się zatruł. Szybko do Strausa. Gdzie on jest? Ja pierdziok daleko. O, tutaj mamy list jeszcze do przeczytania. Okej, dobrze, dobrze. Mr. Morgan. Herr Strauss. How are you? About how I look. Okay. Are you Lichwiarstwo i inne grzechy, część szósta. Available for some work. Debtors? Yes. I guess. Your commitment to your duties is admirable. You know, Mr. Morgan, you are... Well, I'm sorry for you. Hmm? No, never mind. I didn't... Look, Strauss. You take care. I ain't dead yet. No, of course not. That's what I was saying. A debtor, Strauss. Who owes you money? Well, there's a deserter from Fort Wallace. Head to him first. They're looking for him out on the road near Three Sisters. Man's name is J. John Weathers. J. John Weathers. Then there's a miner over in Annisburg. He's called... Well, he's called Arthur. Like you. Huh. Arthur Londonderry. Family man, desperate, you know the type. Couldn't one of the boys do this? I tried. They lacked your vigor. Vigor, huh? All right. Take care, Mr. Morgan. Wiecie co, tak się składa, że chyba dłużnicy go oznaczeni na mapie za pomocą... Dobra, a więc jeszcze bym sobie może przeczytał tutaj ten list. Jak już tu jestem, zbadaj, a nie to, nie to, śpi, zbierz, usiądź, zbadaj, kwiat. Przełącz widok C. Escape, wróć. Ja mogę to przeczytać na liścik? Olej do broni zbierz, usiądź, pomada. Kurczę, widzicie, nie możemy. Śpi, zbadaj. Nie mogę tego listu przeczytać, cholera. O, jest list, zbadaj. Dear sir, you were once very kind to Beau and myself, and it pains me to ask you to show us further kindness.
But I have nowhere else to turn and nobody else upon whom I can impose. I will, of course, pay you handsomely for your troubles. My family have turned quite mad and are threatening to send me away to stop my work, which they say is disgracing them. As if their history of absolute moral depravity, utter debauchery, and perpetual drunkenness did not disgrace them enough. I must escape, yet I am kept prisoner here. Can you help? Most days I am to be found at the cabins on the plantation. The main house and all it stood for are thankfully no more. Yours faithfully, Penelope Braithwaite. Penelope Braithwaite? Jakaś nowa osoba. Dobra, ludziska, bo kurczę, pół godziny minęło, a ja nie zrobiłem ani jednego zadania. A to jest to. Dobra, to tutaj pójdziemy po ten dług. Najpierw tu mnie Penelope Braith się pojawiła na mapie, widzicie? Pytanie, czy ja mogę zjeść coś? A troszkę to jest dziwne, bo zacząłem, znaczy dosyć dużo jadłem. A pomimo tego i tak jestem chudy. Czekajcie, czy ja tędy w ogóle jestem w stanie przejść? A do góry możemy tutaj pojechać. Ale ja bym sobie przez rzekę przebiegł, będzie szybciej. No wreszcie. Mogę biec. Czekajcie, bo ja się wpieprzyłem w jakieś skały. O, tu chyba nie przejdziemy tam, dobra. Trzeba się wrócić na drogę. Kurczę, nie zrobię tego zadania, nie dam rady. Czy w międzyczasie coś tutaj się wydarzy? Będę robił cięcia najwyżej. O, proszę. Coś nowego tutaj mamy. Ajajaj. Jeszcze tego brakuje. No tutaj prawdopodobnie będzie. A, tu pod wozem jest. J. John Weathers. They call me Snow Goose now. Whatever they call you. You borrowed money off of Leopold Strauss. The bills come due. This ain't the best time, sir. This ain't the best time for anyone. Mr. Strauss knew it was a long-term proposition. The debt is due. Okay. I got supplies meant to last through the winter. You can take them, just... Is there any way you can help me? I stay out here, there won't be anyone to pay you. I ain't here to help. I'm here to collect. We're all of us up against it. Look, there's men after me. They're killers. I ain't a deserter, just an objector. It ain't right. If there was another way than running, I need your help. Shut up. Please. I... Up here, it's him. Shit, right. Shit. Shoot on sight. I clear off, sir. Shit! Well, I'll
Seeing as I'm here, I'll do what I can for you. Najgorsze to, że mam kurczę tą broń. Cholera jasna. Wóz spalony. Szlak. It's all right, my darling. You can come out. O kurde. I probably should have helped you fix the damn wagon. We could probably still save something. Really now? Look, you can take the silver locket for the debt. Odzyskaj dług, daruj dług. Page down. Damn the debt. Just get her somewhere safe. Go on. Thank you, fella. You know, there ain't enough kindness in this world, that's for sure. But you... I don't know nothing about kindness. Więc co jeszcze możemy sobie ciała przeszukać? Dług darowany. Nie wiem, czy Strauss będzie zadowolony z tego powodu. Ale kurczę, fajna aktywność, fajne zadanko. Musimy jeszcze wrócić do pewnej mieściny jednej. O, lekarstwo, fajnie. List do Martina, do ojca. Ej, co to jest ten list do Martina, do ojca? Drogi Martinie, chcę, abyś pracował nad swoim usposobieniem. Twoje zachowanie na zeszłotygodniowym obiedzie było haniebne. Obraziłeś duchownego i panią Hillcott. Ona jest wdową, on jest człowiekiem wiary, a ty wypiwisz... Mówisz takie rzeczy. Twoja matka była zbulwersowana, a ja się czułam poniżony. Jeśli będziesz tak się prowadzić, także w miejscach publicznych, a nie li przy rodzinie, to kiedyś przypłacisz to życiem. Oczekuję od ciebie lepszego zachowania. Wychowano cię na dżentelmena, twój ojciec. Okej. Pozłocona klamra. Ten dług to mogę ewentualnie spłacić swoimi pieniędzmi, jak Strauss będzie niezadowolony. Nie wiem, czy taka w ogóle opcja będzie możliwa. Ale... Czekajcie, bo ten pytanie tu był. Kurczę, nie wiem, czy on nie zniknął już. A jest. Kurde, Bela, no nie ogarnę wszystkiego. Kurde, nie ma czasu za bardzo na to. Weteran. Dobra, ciul, jedźmy tam. Nie wierzę, że odcinek trochę się wydłuży. Czekajcie, bo się nie zaznaczyła nam ta misja. Misja weteran? Czy weteran jako osoba? Wiecie, już tu jestem, to kurczę, nie chcę mi się później wracać. Poza tym to za chwilę zniknie. A tu mamy chyba misję od... Hey! You there? Od nieznajomych. Can you help? Can you help me, mister? What's the problem? A weteran misja. Spooked and run off. You hurt? Not too bad, at least. But he took my damn leg. Sorry. He went that way, I think. His name's Buell. Buell? Second time a prick named Buell cost me a leg. Huh? Buell was my general when I lost it. Okay. Anyway, if you see an angry bastard of a horse with my wooden leg, I'd be real grateful. I'll bear that in mind. Dobra, poszukaj w okolicy Buella. Czekaj, ja tutaj mogę sobie użyć tropu. O.
Nunlock. A czekajcie, bo to jest zaznaczone przecież. O, jest ten konik. Dobra, tylko wiecie co, ja muszę tutaj oczywiście się zakraść i... bo ten koń jest narwany. Nie wiem czasem, czy nie będę potrzebował tego. Chociaż konia to raczej chyba nie weźmiemy na... Holenderski, gorąco krwisty. Poklep. Jak doprowadzić mam go? Nie możesz teraz dosiąść Buella, należy go doprowadzić do weterana. Czyżbym musiał użyć lasa? Nie mogę go się na ten? Nie mogę tu w zasadzie nic zrobić, wiecie? Jak tego konia mam, kurczę, tutaj zaciągnąć? Cholera. Nie mogę go nakarmić, nie mogę go dosięgnąć, nie mogę go na lasso wziąć. Ciekawe, jak go tutaj mam zabrać. Więc to jedyna rzecz, jaka mi przychodzi jeszcze do głowy, to możemy spróbować z konia go na lasso wziąć. Ale nie wiem, czy to zadziała. Aha, fajnie masz. Jeszcze raz. Nie da się. Cholera. Widzicie, to tak się składa, że to zadanie jest cholernie długie. Także... A tu jest ta noga. Co ja tą nogę mogę wziąć? Tego konia nawet nie potrafię uspokoić. Ani do niego wsiąść. Nie wiem, jak go mam tutaj zaprowadzić. To mam inny pomysł jeszcze. To nie działa. Więc coś się chyba zbugowało z tym zadaniem. No bo nic ja tutaj nie mogę zrobić. Mogę tylko uspokoić tego konia i co? Ale on nie chce za mną iść. Dobra, zostawmy to w spokoju w takim razie. Ewentualnie można jeszcze... Tylko wiecie co, boję się, że się to zadanie zbuguje za chwilę.
Cholera jasna, no. Soon, friend. It's kind of odd you just lingering about like that. Dobra, wiecie co, zróbmy sobie cięcie. Ja postaram się tutaj jeszcze trochę powalczyć z tym koniem. Może mi się uda w końcu gościa zaciągnąć. Kurczę, powiem wam, że klikałem uspokój się i w końcu aktywowała mi się opcja chwyć, czy tam zbierz. Także nic nie było zbugowane, to był tylko mój problem, mój błąd. Ale kucnąłem przy tym i go uspokajałem. W końcu mogłem gościa złapać. Dobra, oddamy tego konia weteranowi i to zadanie sobie skończymy innym razem. Chyba, że będzie weteran część druga, bo czasami te zadania są tak zielone. A ja sobie zaraz cięcie i wrócimy się jeszcze do Ansburg, tam do kopalni i spróbuję odzyskać ten dług jeszcze od tego drugiego osobnika. I zakończymy sobie ten materiał. No kurde, czasowo powiem wam, że dużo czasu spędziłem przy tej kobiecie. I found him. You're a good man, mister. Mr. Arthur. You're right. He's a brute. Hamish Sinclair. Yeah, he's a great horse, aside from when the devil got him. Hey, you wanna hand me that leg there, please? And while you're at it, give old Buell a kick for me, would you? No, I'm only kidding. Thank you. Weren't but a snake that spooked him. You're a real gentleman, you know? Sometimes, maybe. Yeah, how'd you lose a leg? Oh, in the war. Cannonball. Pretty clean, though. I don't have much pain, and I didn't get any gangrene. A young boy went into battle with me, got cut in half, so all things considered, I'm doing pretty well, I guess. Yeah, I guess. So, how is the false one? It's okay. I can still hunt. Fish? Właśnie o tym mowa. Weren't sent too crazy by it. Anyway, I ain't got much to pay you with. You know, that's okay. You like fishing? You come with me someday. I know some pretty good spots. I'm a pretty poor fisherman. Yeah, well, I'm great. So between the two of us, we do okay. My cabin is right over on the other side of O'Cray's Run there. Thanks again. You throw me again, you old dumb bastard. I'm gonna put a bullet in you. I'll see you again. Weteran właśnie da nam chyba wędkę. O, misja wykonana, weteran. Dobra. Czy to będzie jeszcze misja weteran 2? Stary trapper, weteran wojenny, zostaje zrzucony z konia i potrzebuje pomocy w odzyskaniu wierzchowca. O, ma tam chatkę, widzicie, po drugiej stronie. Da mi żyłkę, czy tam wędkę, która pozwoli mi na łowienie legendarnych ryb. Ale o tym na razie nie będę mówił. Generalnie zróbmy sobie cięcie i wróćmy się tutaj, żeby odzyskać ten dług, tak? Dobra, jestem już prawie na miejscu. Tutaj musimy chyba zeskoczyć na dół. Tylko żebym się nie zabił. Jest. I'm looking for an Arthur Londonderry. I was told he works here. Londonderry? Oh, you'll want to speak to the foreman. He's down in the pit. Poczekajcie tutaj, żeby znowu nikogo się nie wdepnął. Look out! Hey, whoa! What are you playing at? Come on! Hardly touch yourself! Hey, be now here. Arthur Londonderry. Clear? I'm sorry, feller, but you're too late. Arthur's dead. The man's dead. What's wrong with you? Oh, boy. You can't exactly beat it out of him now, can you?
You might get something off his widow just across from Butcher's Creek, but I'd hurry. You ain't gonna be the only one a-knockin'. You ought to be ashamed of yourself. Hey, I ain't the godforsaken moneylender. Dobra, wiecie, to musimy teraz jakoś stąd wyjść. Znane miejsce pobytu celu zostało zaktualizowane, oznaczone na mapie. Dobra, wiecie co, ja zrobię sobie cięcie znowu. Pani Londonderry. Okej. Okay. No prawie jesteśmy na miejscu. Właśnie jeszcze tą skrzyneczkę musimy, kurczę, przeczytać na poczcie. Tu jest chatka jakaś, proszę. I pewnie znowu się okaże, że kobieta jest chora, że coś tam i... A mówię... Be brave, sweet angel. Be brave. Mrs. Londonderry. Arthur's dead. I know. I'm sorry for it. Just, we lent Arthur some money, you see, and... So it was you, son of a bitch. What do you want now? You want my boy's shoes? You want the food out of our bellies, what little there is? You want me to lie down for you? No. Arthur gave everything to pay your bills. Everything. And now there's some fellas coming to take the house. There ain't nothing left, mister. Anuluj dług i daj pieniądze. Page down. Anuluj dług i daj pieniądze i mamy jeszcze drugą opcję, anuluj dług. To oczywiście anuluj dług i daj pieniądze. I just wanted to say the debt canceled and to take this. It won't bring your husband back, I know. You need money and I don't. Well, you're a good man. I just wish you'd done it before he worked himself into the grave. Kurde, ta gra naprawdę jest fantastyczna. Maybe you and your friend that lent him the money could do things differently. Like, not threaten a man. Excuse me. I'm sorry, ma'am. I really am. 55 dolarów. Uda się do Straussa. Dobra, wracamy do niego. Po drodze napadły mi jakieś dzikusy jeszcze, ale to tam już nie chciałem tego pokazywać, bo w zasadzie nie było co, a poza tym nie mamy za bardzo czasu. Hey. Ah, how did you get on, Mr. Morgan? Nie najlepiej. Just get up. What? Get up. What is wrong? Nothing's wrong. Nothing at all. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Get your bag. Is this it? I don't understand. I ain't gonna kill you. Though I probably should. You disgust me. And you shame us. If we could be shamed any more than we already are, that should do. Go! I don't understand you. What are you doing? Go and get a job! You know, ale jaja. They say the sick delude themselves. I was your friend. You and me, we ain't decent. But those folk, they was. Now here, take that. Take that and get lost. I'm leaving. Kapitalna misja. Lichwiarstwo i inne grzechy, część 7. Misja wykonana. Arthur przekonuje się, że lichwiarstwo Straussa jest niedorzeczne i wrzuca go z obozu. Moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, nie przedłużam. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Możecie zostawić łapeczkę w górę. Pozdrawiam, cześć!